Proszę o to, żeby oglądać do końca. O, może wrzucimy to na początku. Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna. Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie. A tym razem będzie trochę nietypowa odsłona, bo Woron przygotował niespodziankę. Jak śledzicie dokładnie kanał, to wiecie, że na 1111 subskrypcji obiecałem, że będzie mały konkursik, w którym będzie można wygrać trikot szoso po szosie, czyli koszulka, spodenki, czapki nie mam i czapeczka. Z tym, że nie będzie to ten, który mam teraz na sobie, tylko drugi, niebiesko-czerwono-czarny i tam różne inne kolory. Na pewno nieraz widzieliście mnie w nim przed kamerą. I teraz tak, długo zastanawiałem się, jakie dać zadanko na to, żeby ten trikot zdobyć. I no, zapomniałbym podziękować jeszcze raz za tysiaczka, dlatego trochę wcześniej nagrywam ten konkurs, żeby akurat, mam nadzieję, już skoczy do momentu, kiedy, no myślę, na pewno będzie tyle subskrypcji do momentu, kiedy będzie koniec tego zadania. Ale sobie wybrałem miejsce. Pod torami. A co? Fujikson leży sobie w krzokach, a Woron hasa po łące. Czyli tak. Na początku myślałem sobie, że będzie jakaś seria pytań, żeby po prostu najwierniejsi fani mogli odpowiedzieć na te pytania, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że to będzie proste, bo będzie można skopiować te osoby. Więc w tym roku niestety wystartuję tylko w jednym wyścigu, w jednym maratonie, jak to woli. Będzie on w Pniewach, nazywa się Ultra Trial Time, jak dobrze wypowiedziałem. Wyścig, który polega na tym, że przez 24 godziny mamy pokonać jak największy dystans, jak najdłuższy dystans. Oczywiście w dwóch kategoriach, w sumie w czterech, tak? Bo kobiety, mężczyźni, solo open. Ja będę chciał wystartować w kategorii solo, z tego względu, że moim zdaniem taki wyścig dla nas personalnie, czyli powiedzmy dla mnie personalnie, większy sens ma, jeśli pokonamy go sami, niż z pomocą w grupie. No, to takie moje osobiste. I teraz tak, zadaniem waszym będzie do 1 sierpnia, gdyż wyścig odbywa się 3-4 sierpień, czyli do 1 sierpnia, myślę, to będzie taka data najsprawiedliwsza. Do 1 sierpnia będzie trzeba wytypować ilość kilometrów, jakie uda mi się zrobić 24 godziny. Teraz mała podpowiedź i zasady tego wyścigu, tego time triala jest taka, że organizator podaje nam, że pętla będzie miała 62 km i 2 godziny przed końcem czasu wskakujemy na pętlę 12-kilometrową. W tamtym roku nie było tej małej pętli, więc ci, którzy nie zdążyli w ciągu 2 godzin przed końcem dojechać tej, powiedzmy, ostatniej swojej pętli, nie byli puszczani dalej. Dlatego waszym zadaniem będzie odgadnięcie, ile kilometrów będę w stanie zrobić przez 24 godziny. Jakieś takie małe podpowiedzi moje? Na pewno będę chciał się trzymać średniej 20 na godzinę. Czyli gdybym kręcił przez 24 godziny, no to jestem w stanie zrobić 480 km razy, podzielić to na 62 w pętli. Ja pierdzielę, matematyka. Powiedzmy 8 okrążeń, jak dobrze liczę. 8, 7, wezmę kalkulator.
będzie prościej. Czyli liczymy. Średnia 20 na godzinę. 20 razy 24 mamy 480, podzielić na 62, czyli powiedzmy 7,7 okrążenia, czyli dajmy na to z przerwami na kupę 7 razy 62, gdyby mi się udało zmieścić w tych wszystkich pętelkach, to mamy 434 km, 7 okrążeń do zrobienia. Oczywiście, patrząc na profil trasy, jest moim zdaniem trochę techniczna, bo ma te 60, niby z tamtego roku 66 km, 230 metrów przewyższeń i większość trasy prowadzi w górę, więc takie no na moje kopyto średnio na jeża, ale mamy Fujiksona, więc sprzęt byle jaki nie jest. Mamy profesjonalny strój, no i buciki. I teraz tak. Dlaczego warto powalczyć o ten strój? Tutaj, o, nie mam w tej chwili. Mam na skarpetkach tylko. Dlaczego warto? Jeżdżę w tych strojach firmy Volveno, żeby nie było. To nie jest żadna jakaś tam płatna reklama czy coś, nic z tych rzeczy. Co mnie przekonało do tej firmy w ogóle, jak udało mi się ją znaleźć, to że wkładki, które posiadają, nie ma kilku rodzajów, że możemy sobie wybrać, że wkładka będzie tańsza, że będzie troszkę, powiedzmy, na mniejsze dystanse, tylko Volveno się nie pykało i wzięło od razu te najlepsze wkładki, czyli mamy dostęp tylko do najlepszych wkładek. I teraz, żeby odzwierciedlić, czy te wkładki są dobre, znowu leci pociąg. To worą kolarzyna po 24 godzinach nie ma żadnego problemu z zatkiem, ale wiadomo, nie sama wkładka robi robotę, bo wkładka wkładką, ale musi mieć dobrze dobrane siodełko i dobrą pozycję. To takie niepodważalne, bo nawet najdroższa wkładka na świecie nam nic nie da, jak nie będziemy mieli dobrej pozycji. Dlatego jakościowo ciuchy są top, jeżdżę trzeci sezon. Wkładka top, no i szoso po szosie top. I nie mogę też zapomnieć przecież, bo zapomniałem oczywiście. Myślę, że warto będzie też dodać i podziękować Łukaszowi i Marcie za to, co robią w Volveno. No i paniom szwaczkom też trzeba podziękować. Może jakiś pan szwacz jest, za to, że te ciuchy robią takie, jakie robią. Także z mojej strony bardzo dziękuję. I teraz nagroda dla tego, kto wygra. Dodatkowa, myślę, że to tam ta nagroda, co teraz powiem, to tam pikuś, tam najmniej ważne, ważniejszy jest ten strój. Jest to, że po wyścigu, kończy się w niedzielę, tu będzie kwestia do uzgodnienia, powiedzmy wtorek, środa, do zwycięzcy dostarczę strój osobiście, więc tutaj jeden może się będzie cieszył, że zobaczy worona. Drugi wyśle babcie, ciocie, wujka, siostrę, żeby odebrać nagrodę. Ale myślę, że będzie taka nietypowa, dodatkowo atrakcja, że ja osobiście ten strój dostarczę. Oczywiście tylko na terenie Polski. Bo jak ktoś wygra z zagranicy, no to sorry, nie pojadę, wyślę pocztą. Ale taka moja inicjatywa tego, żeby ten strój wam dostarczyć. Także jak oglądamy do końca i całość, to dowiemy się o tym, że nie będę pisał tego w opisie, że dostarczone będzie osobiście. Dlatego proszę o to, żeby oglądać do końca. O, może wrzucimy to na początku. Także ja dziękuję wam jeszcze raz za zaangażowanie. Nieważne, czy to jesteście
tutaj z kontentu jelitkowego, czy jesteście z rowerowego, wyścigowego, czy jakiegoś tam, dajmy na to, technicznego. Za każdy dziękuję i zapraszam do typowania tego, ile Woron wykręci tych kilometrów. I znowu będzie mała podpowiedź dla wytrwałych, co dotrwali do tego momentu. Wyścig w tamtym roku, piękny wschód, 516 km zrobiłem w 27 godzin. Także możemy sobie tutaj policzyć. Zapraszam do typowania. Ciuchcia! Dziękuję Wam w tych okolicznościach towarowych. Zapraszam na wszystkie socjale, Instagramy, Facebooki, Strawy. Dziękuję, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!